W Minecrafta jestem totalnym nobem, ale postanowiłem, że zabiję smoka i go przejdę. Więc wygenerowałem swój nowy świat i wyruszyłem w poszukiwania potrzebnych przedmiotów. No więc witam bardzo serdecznie i tak naprawdę jedyne co w życiu wiem, to to, żeby przejść Minecrafta, to trzeba zabić smoka. Mam nadzieję, że podoba wam się moja postać, bo dzisiaj jest to pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni odcinek, w którym będę próbował przejść Minecrafta. Tak, jestem totalnym nobem, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Więc na start ja sobie zbiorę trochę drewna, nie? Żebyście sobie nie myśleli, ja nie gram w ogóle na żadnym trybie hardcore i tak dalej, bo hardcorem to ja bym był, jakbym w ogóle to próbował włączyć. Ale tak, o, sobie możemy poświrować. Coś tam kiedyś grałem, ale jeszcze nie aż tak dużo, więc na pewno zrobimy sobie crafting, jakiś pierwszy kill-off, no i tym kill-offem mam nadzieję, że już wykopiemy sobie jakieś kamienie. A i może jeszcze łopata by się przydała. O, profesjonalne zejście do jaskini. I teraz trzeba zdobyć, ja oglądam sobie poradniki gdzieś tam, nie? Także nie myślcie sobie, że jestem aż tak kompletnym nobem. Ja umiem odpalić YouTube'a i odpalić sobie poradnik, więc ja wiem, że potrzebuję w tym momencie około 8 kamienia. I z tych 8 kamienia wiem, że muszę sobie przygotować 3 pierwsze główne przedmioty, które są mi potrzebne. Co prawda one są potrzebne do speedrunowania, ale ja potrzebuję je w ogóle do przejścia, bo widziałem jakieś poradniki, jak speedrunować Minecrafta, więc ja sobie z nich będę korzystał, żeby w ogóle go przejść. Skoro mamy już kamień, no to na pewno mogę sobie zrobić kamienny kill-off. O, pierwszy mój kamienny kill-off. No i na pewno będę chciał, nie wiem, łopatę też w razie czego sobie zrobię. A co, niech mi, nic mi nie zaszkodzi sobie ją zrobić. Wiem, że będę potrzebował siekierę i prawdopodobnie też motykę. Tylko jak się robi motykę, to ja nie mam bladego pojęcia. Dobra, jednak taka jest motyka i motyka będzie potrzebna nam niby do siana, a tutaj siekiera i takie inne rzeczy też nam będą potrzebne. Także nie, wy się nie przejmujcie, jak ja mówiłem, jestem totalnym nobem, w ogóle nie ogarniam gierki. Chodź tu, świnie. Finio, w razie czego potrzebuję od ciebie mięcha, także chodź tu. Jesteś mi bardzo potrzebna na potem. No, chodź, chodź. O, dziękuję za 3 mięcha, dobrze. O, to ta mi też da. Dobra, dawaj. O nie, zepsuła mi dzida. O ty dzido, masz siekierą teraz, obrywasz i jest po tobie. Teraz prawdopodobnie będę potrzebował jakieś wiochy i nie mam pojęcia, gdzie są wiochy, więc pewnie mnie czeka teraz długa, długa podróż. I mnie niedługo pewnie noc zastanie, a przy nocy to wątpię, że przetrwam. Ale dobra, no trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że mi się uda. Nie wiem, płynę do przodu szukać wiochy w takim bądź razie, no. Jeszcze w razie czego sobie pozbieram trochę drewna. Nie wiem, do czego mi w sumie te drewno. No jakieś tam deski zrobię, żeby się, nie wiem, ochronić, jak mnie noc zastanie. I lecę w poszukiwania wiochy. No bo chyba wiocha jest mi potrzebna. W sumie nie wiem, czy jest mi potrzebna, ale tak naprawdę wiem, że jest jakiś tam golem, tak, który da mi żelazo, więc może w sumie nie będzie głupim pomysłem, jeżeli ja rzeczywiście zacznę szukać tej wiochy. Tylko wygenerował mi się bardzo dziwny świat. Ja wiem, że prawdopodobnie powinienem wygenerować świat, w którym będę miał od razu w pobliżu wiochę, a niestety tego nie zrobiłem. O, żółwie. A, no i nie wiem, czy wspominałem, gram na wersji 1.16, nie? Także, no nie, żółw mi uciekł. Chodź tu. No dobra, nie dam rady. Nie wiem, czy na dobrej wersji gram, czy nie, ale dobra, no mówię. Pobawić się zawsze można, nie? Dobra, gdzie jest wioska, bo się zaraz ciemno zrobi. No i widzicie, jak ja się tu męczę, żeby przejść, znaleźć wiochę. Co to jest, zombiaki tu są pod wodą? Ja pierwszy raz widzę takie rzeczy. Dobra, nie, o nie, zaraz umrę. Dobra, na szczęście udało mi się. Tam jest coś żółtego, co jest? Albo mi się tu bąbelki kończyły, dlatego ja się dusiłem. Ale jaja, złoto! Ja nie wierzę, skąd to się tam w ogóle stało? To jest nowo wygenerowany świat, co jest? Ja tylko mam nadzieję, że jeszcze mi się pojawi tu niedługo jakiś ziomek, no. W sensie wioska, ja potrzebuję wiochy. Ale dobra, mamy złoto, więc ja sobie wykopię złoto. To ja nie wiem, co to jest to fioletowe. To jest ten nether, czy coś takiego? To był portal chyba. Ale jaja, czyli to wygląda na portal. Nie wiem, czy mi się to przyda potem. Mam nadzieję, że tak. Ja sobie tu w takim razie robię cyk. Kill-offem to rozwalę. Mam nadzieję, że złoto mogę rozwalić tym kill-offem. Czy potrzebuję diamentowy? Nie wiem. A, no nie, zniszczyłem złoto. Ale jestem głupi, naprawdę. Dobra, no trudno. Czyli potrzebuję jednak diamentowego. O nie, ciemno się robi. A ja dalej wiochy nie znalazłem. Nie no, tragedia. Jeszcze jeść potrzebuję, a nie mam czym rozpalić. No to nieźle. Chociaż nie no, drewnem mogę w kominie palić, nie? Dobra, trzeba szybko naprawdę zacząć działać, bo ja tu mogę tego nie przeżyć. Trzymajcie za mnie kciuki, bo jest źle. Jest bardzo źle. Ja sobie tutaj jakąś gliniankę ulepię. Spróbuję sobie teraz zrobić piec. Mam nadzieję, że mi szybko to wszystko wyjdzie. Ja mam tu piec. Szybko, siekiera, drewno, dawaj drewno. A nie, deski mam, dobra, jest tu drewno. Drewno się chyba pali tu. I potrzebuję upiec jedzenie, dobra. Zmarujmy sobie tą łopatę, zrobimy sobie jakąś gliniankę na szybko, bo naprawdę ja muszę to przeżyć, bo będzie ogromny przypał, jak ja nie przeżyję. Dobra, mam swoją pierwszą chatę piękną. O, właśnie tutaj zakopałem sobie, o, daszek. Skoro jest ciemno, to ja stwierdzam, że idę sobie po ciemaku zrobić kopalnię, że niepotrzebne mi są żadne wioski na
razie ja sobie po prostu żelazo znajdę, kopiąc, no bo co, i tak jest ciemno. W końcu znalazłem swój pierwszy węgiel i to jest teraz git. A niestety nie mam tego. Muszę puszczać tutaj sobie torcze. Jeżeli ja sobie tu postawię pochodnię, wtedy będę widział, bo niestety nie mam tego, że trzymam sobie w ręku. Pochodnia zawsze się przyda. Tam zrobiłem sobie takie okienko właśnie przed chwilą i widzę, czy już jest dzień, czy nie ma. Jednak muszę iść wyruszać na wioskę, bo tam zrobię sobie łóżka, okradnę. Tu na razie niestety nie lecą mi z żelaza. Mogę tu zaśpiewać normalnie tą właśnie piosenkę. Wierzyłem w ciebie, na ciebie liczyłem i co? I niestety się przeliczyłem. Nie wiem, jakoś tak to było. Przepraszam, mata. Ale mam na szczęście tutaj dużo węgla, więc węgiel da mi pochodnie. A pochodnie przydadzą mi się, nie mam pojęcia do czego, ale lubię światło, więc tak, na pewno mi się przydadzą. Żelaza nie znalazłem, więc mam nadzieję, że znajdę jakąś wioskę. Dobra, chyba to już cały węgiel chyba. 25 węgla więcej nie będzie. Dobra, oddawaj to. No dalej jest noc. A, prawie zginąłem. Widzieliście to, co się stało? Ja muszę zeżreć szybko. Nie zeżrę teraz. Muszę wracać. Przecież mi się jedzenie kończy. Ja umrę zaraz. Najgorzej, że ja tu słyszę, jakieś pająki chodzą. O, zombiaki za mną. Tu jest jedzenie. O, i tu trzeba dać drewienko. Dobra, jemy to. Dawaj, dawaj, żryj, żryj. O, pieczona wieprzowina. Będzie miał fula, no i mam fula, jest git. A, i tu mi się dopiero piecze. Dobra, gdzie jest dzień? Ja chcę zrobić dzień i potrzebuję wioski. No i robi nam się ostatnie mięcho, także gituwa. I uwaga, chciałbym zrobić sobie minimalnie. O, jest dzień! Chyba możemy stąd już wyjść. Ale dlaczego ja tu słyszę dalej zombie? O, chyba się zombie pali. Tak, zjarały się dziady. O, tu jest ten creeper. Odejdź ode mnie, ty. Dziadu jeden. Nie, 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 odejdźcie ode mnie. Odejdź ode mnie, głupi pająku. Odejdź, odejdź, odejdź ode mnie. Odejdź! No, dobrze. Ale ten creeper, czemu one żyją? One nie powinny zniknąć? Ej, oszustwo. Kolejne do mnie biegną. W ogóle skąd tu tyle potworów? Co jest? Trzy creepery? Dobra, palę gumę. Idę do wody, uciekam. Nic mi nie zrobicie. Ty, no co jest? Co? O co chodzi? Odejdźcie ode mnie. Dobra, odpuściły. Ja nie mogę. Ja myślałem, że one się spalą. Tam jest jakiś płaski teren. Oby tam była wiocha. Co jest? Ojeny, zacząłem się dusić. Ja nie zauważyłem nawet. Ale przypał, trzeba znowu zjeść. Tu są jakieś dynie, niepotrzebne to jest. Czy tam jest wioska? Tam jest jakiś magik. Dobra, tu jest jakiś magik, więc siema. O, mi coś chrapie i sapie. To jest podejrzane. Aha, dobra, on nie jest przyjaźnie nastawiony. Dobra, ten dziad chce mnie ukatrupić. A czy ja mogę mu coś z chaty ukraść? Czy on ma coś ciekawego tutaj? A zobaczyć jakoś, bo widzę, że on tu jest, ale jakbym tu zabudował. Szybko, zabuduj. Zabudować, zabudować dziada. A nie, on tu nic nie ma. Dobra, ja mu dzidę walę stąd. Ja nie wiem, czy ja znajdę tą wioskę czy nie. Powiem tak, szukam i ja tu nigdzie wioski nie widzę. Jeszcze mi się jedzenie kończy. No nie, no przecież ja nie dam rady. Dobra, idę tam. Ale tam było żelazo. Czy tam jest żelazo? Dobra, ja idę najpierw po żelazo. To jest chyba żelazo, bez kitu. Ale farcik, udało mi się znaleźć żelazo, dobra. Wiem, że w wioskach jest chleb do zrobienia, tylko teraz pytanie, po co mi ten chleb? Czy ja na pewno go potrzebuję? O, motyl sobie jakiś leci, czy to ptak. Znalazłem 8 złoża żelaza, czyli prawdopodobnie będę miał chyba 8 żelaza z tego. Tylko nie mam jeszcze łóżek niestety. Dobra, sorry owieczki, ale przykro mi, potrzebuję jedzenia, nie? Niestety zastała mnie noc. Ja muszę sobie tutaj gliniankę ulepić. Więc mam tu swoje bezpieczne schronienie. Tylko drewna mi zabrakło teraz. Nie wiem czemu słyszę tutaj bardzo dziwne rzeczy. Tak jakby tu ktoś był, o co tu chodzi? A może to po prostu te drzewo tak pękało? Jestem na trybie jednoosobowym i rozkminiało, o co tu chodzi. Dobra, chowamy się. Teraz z tych desek trzeba zrobić craftera. W crafterze trzeba zrobić piec. I w tym piecu muszę to przepalić. Dobra, mamy węgiel, więc niech się węglem to wszystko przepali. Jedyne, czego nie będziemy mieli, to łóżek. Ale łóżka na razie nie są nam aż tak potrzebne, bo ja nie robię sobie speedruna. Tylko teraz potrzebuję się dostać do netheru. A żeby dostać się do netheru, potrzebuję lawy. No i lawa niestety była, nie? To jest najgorsze, że lawę już miałem. I jest teraz gruby, ale to gruby przypał. Dobra, najpierw poczekam, aż mi się sztaby żelaza przepalą. Teraz też surową baraninę sobie będę musiał przepalić. Więc wszystko niech się na podwójnych piecach robi. Przecież nie będziemy czekać godzinami. Dobra, deskami niech się pali, a co? Dobra, mamy wszystkie sztaby żelaza. Nie wiem, czemu to mi się nie chce przepalić. A, przepaliło, tylko zalagowało, okej. Okay. Tutaj mamy na szczęście prawie całe jedzenie zrobione. Więc teraz potrzebuję sobie zrobić wiadro. Mamy wiaderko. No i na zapalniczkę potrzebuję krzesiwa. W sensie krzemienia. Także niestety wydaje mi się, że muszę iść na poszukiwanie, niszczyć żwir, żeby mi wypadł ten krzemień cały. No i mam żwir, mam nadzieję, że wyleci z tego te badziewie. Jest, 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 mam krzemień, mam krzemień. Jest dobrze, jest dobrze. Dobrze,
coraz lepiej, także teraz sobie robię tego craftera, bo go oczywiście zostawiłem w tamtym miejscu. Cyk, robimy crafter, postawmy go sobie i teraz trzeba zrobić tą zapalniczkę, nie? Czyli bierzemy sztabę żelaza. Aha, nawet nie potrzebowałem na to craftera. Dobra, mamy krzesiwo i mamy wiadro. Teraz jest czas, żeby znaleźć tą lawę, bo za pomocą lawy zrobię sobie portal do netheru, tak? Dobrze mówię, chyba do netheru. Jakbym jakieś błędy gadał, jakbym coś głupiego gadał, to naprawdę poprawiajcie mnie w komentarzach, bo ja jestem totalnym nobem, ale no chciałbym chociaż raz przejść Minecrafta. Ciekawe, czy taka w ogóle seria się przyjmie, mam nadzieję, że tak. Ja w tym czasie na razie szukam lawy, nie wiem, czy ją znajdę, mam nadzieję, że ją znajdę. Wiem, że była na takiej wysokiej górze, koło takiej wysokiej góry, ale czy to znajdę, to ja nie wiem. No i gdzie była ta lawa, to nie mam bladego pojęcia, naprawdę. O, to chyba moja baza. Dobra, jest, mamy to. Udało mi się znaleźć tą lawę, mam nadzieję, że teraz nie spadnę, bo to będzie ogromny przypał. Ała, właśnie mi się spadło, ale dobra, dałem radę. No i teraz, dobra, nie możemy tego zepsuć, mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Nie wiem, co mam dokładnie zrobić, zaraz sobie obejrzę poradnik i ogardę. Ja się zastanawiam, czy mi to tu w ogóle wyjdzie. To w ogóle jest dobry pomysł, żebym ja to tutaj robił, no nie wiem. Może to jakoś bardziej powykopuję, no nie, nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić za bardzo. Bo tutaj jest to... Ale skąd jest to źródło w ogóle? O co tu chodzi? Nie mam pojęcia, skąd to w ogóle tutaj powstało. Jakim cudem tu jest w ogóle... A! Nie! 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 Ja w to nie wierzę, a już chciałem do netheru przecież. No i także właśnie tak wygląda mój portal do netheru. W taki sposób właśnie do netheru idę. Więc wydaje mi się, że będę musiał zacząć na nowym biomie, bo właśnie wszystko straciłem, nie wierzę w to. Jeżeli chcecie, abym wygenerował nowy biom, to ja sobie spróbuję to przejść. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć.